Unia Europejska robi kolejny krok w stronę zmiany traktatów. Posłowie PiS, Kukiz 15 i Konfederacji domagali się dziś informacji rządu w tej sprawie. Podczas swojego exposé pan premier patriotycznie mówił, że żadne manewry, żadne próby gier, żadne próby zmian traktatów wbrew naszym interesom nie wchodzą w rachubę. Nie trzeba było długo czekać na sprawdzenie prawdziwości pana słów. Premier Donald Tusk, jak wskazywał poseł Jarosław Sachajko, mógł zablokować te zmiany. Panie premierze, proszę stanąć tutaj przed Wysoką Izbą i przed Polakami i powiedzieć im, że to, co zaproponował Parlament Europejski, jest według pana w interesie Polski. Lub powiedzieć, że pani wiceminister nie wykonała pana polecenia i będzie zdymisjonowana. Sprawę próbował tłumaczyć minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Pani minister reprezentująca polski rząd zgłosiła bardzo jednoznaczne, uzgodnione stanowisko przeciwne w sprawie zmian traktatów. Wyjaśnień od premiera domagało się Prawo i Sprawiedliwość. I wytłumaczył Polakom, dlaczego ich okłamał. Bo mówił, że żadna zmiana traktatów nie wchodzi w rachubę. Mówił, że nie da się w tej sprawie ograć. I wczoraj pan minister Szopka mówi prawdę. Zostało złożone oświadczenie do protokołu, ale ono nie ma żadnych skutków proceduralnych, drodzy państwo. Rząd miał wczoraj możliwość w trybie artykułu 3 ust. 8 regulaminu Rady wstrzymać tą procedurę. Jasnej deklaracji oczekiwała także Konfederacja. Czy polski rząd zamierza skorzystać z prawa weta w temacie zmian traktatowych? Czy zapomni, tak jak premier Morawiecki, o tym w grudniu 2020 roku, gdy przegłosowywaliśmy pakiet Fit for 55?